To jest pierwszy program taki międzynarodowy, do którego Łomża przystąpiła. W programie bierze udział nie tylko Łomża, ale i Hiszpania, i Litwa. I naszym partnerem wiodącym jest Szwecja, którą dzisiaj głosimy, która będzie właśnie opowiadała o polityce ich państwa, ich miasta, w jaki sposób oni wprowadzili zdrową żywność w swoich placówkach. W Szwecji, w Södertälje, stosujemy koncepcję zdrowej żywności, która jest u nas bardzo popularna w naszych kuchniach. Chcemy Was nauczyć, jak to zastosować, jak to wypróbować w Waszych stołówkach. W skrócie oznacza to, że używamy produktów organicznych, lokalnie powstawanych produktów w naszym regionie. I zachęcamy ludzi, aby jedli więcej warzyw. Pracujemy również nad tym, aby jak najmniejsza była liczba odpadków żywności. W programie też współpracujemy tu z PODR-em, który nam dostarcza tych rolnictwa, tego ekologicznego, który nam wskazuje, że to jest rolnik certyfikowany, który ma certyfikat, że jego uprawy są przebadane po kilka razy. Próbki są pobrane i to jest dobry produkt. Ja do swojego przedszkola kupuję taki właśnie produkt. Sprawa dobrego odżywiania, właściwego odżywiania, to jest sprawa nauki od najmłodszych lat. Dlatego weszliśmy w ten projekt, dlatego wprowadziliśmy go do naszych instytucji, bo dzieci najłatwiej chłoną wiedzę i najprędzej będą w stanie przekonać rodziców o tym, że trzeba coś zmienić, bo tempo życia, tak jak mówiłam wcześniej, jest takie, że te takie szybkie dania są wprowadzane do naszych domów rodzinnych, a tak nie powinno być. Nawet rządowe takie, tak, są programy, żeby wyłączyć ze sklepików te chipsy, te niezdrowe posiłki dla dzieci, które po tak chętnie sięgają. Wiek przedszkolny jest najlepszym wiekiem do tego, żeby nauczyć, żeby zrobić taki szlif właśnie, żeby szybciej rękę wyciągnęło po marchewkę, a niekoniecznie po słodycze. Jeśli to zrobimy w przedszkolu, myślę, że pójdzie to tam nam bardziej gładko w późniejszym okresie, no i będziemy miały zdrowsze dzieci. Kiedy zaczęliśmy nasz projekt, około 5% tylko żywności była organiczna, którą spożywano w przedszkolach, w stołówkach. Dzisiaj mamy już 50% produktów, które są pochodzenia ekologicznego, organicznego. Był oczywiście problem, że ludzie jedli zbyt dużo produktów pochodzenia mięsnego i już teraz to zostało zredukowane do 20%. Zamiast tego ludzie jedzą dużo warzyw oraz produktów wielozbożowych. To jest projekt, w który weszło publiczne przedszkole numer 8. Niemniej nie jest to tak, że tylko przedszkole numer 8. Projekt jest otwarty, zapraszani są przedstawiciele z innych przedszkoli, przedstawiciele obsługi, pracownicy innych przedszkoli właśnie po to, żeby czegoś się nowego się dowiedzieć. Prawda jest taka, że przedszkola próbują dbać o tą zdrową żywność, niezależnie od tego, czy projekt jest, czy nie, ale ten projekt daje nam większą szansę. Jest to taki moment, gdzie możemy się nad tym zastanowić, gdzie mamy możliwość praktycznego spojrzenia, bo są warsztaty przy okazji projektu, bo są spotkania, bo są wykłady na różne tematy. Czasami po prostu nie zdajemy sobie sprawy z wielu rzeczy. Także wszystkie przedszkola, tak jak już wcześniej powiedziałam, próbują tą zdrową żywność promować w swoich miejscach, tam gdzie funkcjonują. No, staramy się pokazać im, jak gotować z warzyw dobre potrawy. Z ekologicznych warzyw, z naszych polskich, których mamy naprawdę dużo i mamy możliwość robienia dobrych wegetariańskich dań, które smakują naprawdę dobrze. Dzieci są nastawione bardzo pozytywne, gdyż w dzisiejszych czasach bardzo dużo mówi się o ochronie środowiska i one wiedzą, że wpływ ich żywności wpływa również na ochronę środowiska. Ale oczywiście nie ukrywajmy, że często jest to problemem, że musimy je bardzo zachęcać, aby one jadły dużo tych warzyw. Dlatego staramy się stosować te posiłki nasze w szkołach, w stołówkach jako pedagogiczne narzędzie, jako sposób, w którym możemy również nasze dzieci kształcić, uczyć, edukować. Wyjaśniamy im, dlaczego oni powinni jeść tę zdrową żywność, no i przede wszystkim staramy się ich przyzwyczaić do tego, żeby to było ich nawykiem żywieniowym. Zamiast frytek z ziemniaków przygotowanych na tłuszczu, robimy w marchewkę, pietruszkę, w blasterki, pieczemy w piekarniku, możemy dać troszkę miodu dla słodkiego i w taki sposób zachęcać
od małego, jak w Szwecji, prawda? Tam od małego są te warzywa na stole i dziecko ma możliwość próbowania i wybierania, które mu smakują, a które nie. To nie chodzi może, żeby tak wszystkiego zabronić. Wszystko jest dla ludzi. On może zjeść i to, ale może zjeść i czekoladę, i chipsy. Oczywiście, ale jeśli będzie miał świadomość, co jest dla niego bardziej wartościowe, to będzie po to sięgał. Żyjemy teraz w takim świecie, że dopiero plaga chorób nowotworowych jest przed nami. Jeśli jesteś przed nami, to trzeba już teraz zacząć walczyć, żebyśmy byli zdrowsi, żeby nasze społeczeństwo było zdrowsze. I chyba o to wszystkim nam chodzi. Dzieci tu!